No. Witam wszystkich. Nagrywamy film poświęcony strefie egzaminacyjnej. Obecnie jesteśmy na ulicy Nyskiej. Zbliżamy się do skrzyżowania równorzędnego, gdzie pierwszeństwo ma nadjeżdżający z prawej strony. Tutaj jest o tyle utrudnione zadanie, w związku z tym, że widoczność jest ograniczona, powinniśmy maksymalnie zwolnić i podjechać do skrzyżowania bardzo wolno. Mamy ciekawe skrzyżowanie. Zbliżając się do skrzyżowania od strony ulicy Pięknej w stronę ulicy Kamiennej, mamy tutaj trzy możliwości jazdy. Egzaminator, powiedzmy, w tym momencie powie, że proszę, jedziemy w prawo, w drogę z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizujemy kierunkowskazem dojazd do prawej strony. I tutaj, tak jak wspomniałem, mamy trzy możliwości. Na wprost w ulicę Kamienną, w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu, tam zresztą jest na znaku opisana przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. Teraz podjeżdżając po tej zmianie pasa, wyłączamy kierunkowskaz i już jedziemy bez kierunkowskazu. Tutaj często kursanci popełniają błąd. Jedziemy drogą w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu, czyli w ulicę Chłupską. Polecenie inne, czyli w prawo na skrzyżowaniu i w prawo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, spowodowałoby, że pojechalibyśmy tutaj w prawo na światełkach. My, takie polecenie było inne. Polecenie było, że w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu i takie polecenie zostało wykonane. Chcę tutaj zasygnalizować, że to jest naprawdę bardzo często wykonywana trasa, ta, którą teraz jedziemy na egzaminie państwowym. Teraz wykonamy skręt w lewo, przecinając szyny tramwajowe. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem na egzaminie i wytycznymi, które są do egzaminowania, egzaminator ma obowiązek wykonać element przejazdu przez przejazd kolejowy lub tramwajowy. My wykonujemy teraz przejazd przez szyny tramwajowe. O, puszcza nas. Sygnał czytelny. I ruszamy. Na tej drodze tutaj egzaminatorzy najczęściej robią zawracanie z infrastrukturą drogi, czyli zawracanie z wykorzystaniem miejsca parkingowego po lewej stronie. Egzaminator przeważnie pokaże to miejsce konkretnie. My tutaj jedziemy celowo tą drogą, Świętego Jerzego ulica. Wykonamy skręt w lewo, dojedziemy do ulicy Kamiennej i pokażemy Państwu zmianę organizacji ruchu, która nastąpiła niedawno, miesiąc temu,